dobry, Ewa Świderska z tej strony. Ja reprezentuję firmę Artom Budownictwo z Tomaszowa Mazowieckiego. Jesteśmy firmą specjalizującą się w budowie inwestycji. Od 20 lat istniejemy na rynku. Byliśmy generalnym wykonawcą do takich inwestycji jak Botanikum, jak Rezydans Narutowicza. To jest nasza premiera, inwestycja przędzalnia na 64, która powstaje naprzeciwko Księżego Młyna. Inwestycja będzie się składać z dwóch etapów. Teraz rozpoczęliśmy budowę pierwszego etapu, który będzie się składał ze 119 mieszkań. To jest budynek pięciopiętrowy. Pod całą inwestycją będzie garaż podziemny. Na piątym piętrze dla klientów naszych zaplanowaliśmy wspólny taras 130 metrów kwadratowych. Będzie on bardzo ładnie zagospodarowany. W inwestycji jest też rowerownia na 34 miejsca. Cała inwestycja będzie ogrodzona. Drugi etap będzie powstawał za 2 lata. Będzie to budynek loftowy przy ulicy Przędzalnianej, gdzie będą apartamenty i lokale usługowe. Moim zdaniem rynek nieruchomości w Polsce bardzo dobrze się rozwija. Jest w tej chwili hossa, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań. Bardzo duże zainteresowanie jest zwłaszcza terenami w centrum dla młodych ludzi. Dlatego nasza inwestycja Przędzalniana 64 odpowiada na takie zapotrzebowanie. Mamy metraże od kawalerek do czteropokojowych 90-metrowych. I myślę, że to będzie, jeżeli chodzi o rynek i Polski, i województwa łódzkiego, będzie się to rozwijało bardzo dynamicznie. Myślę, że hossa na rynku łódzkim będzie trwała jeszcze dobrych kilka lat, ponieważ w innych miastach, tak jak Trójmiasto czy Warszawa, to wszystko się o wiele wcześniej zaczęło i tam cały czas ten trend widać. Natomiast u nas na rynku łódzkim dopiero jesteśmy, moim zdaniem, na początku drogi, więc myślę, że spokojnie te 5 lat możemy tutaj planować, jeżeli chodzi o hossę na rynku łódzkim. Apart hotele nie są dla nas konkurencją, ze względu na to, że docieramy do zupełnie innego klienta z naszą ofertą i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w naszej inwestycji.